Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej lekcji i już na początku serdecznie dziękuję po raz kolejny tym, którzy dzielą się z nami swoimi przygodami, pasjami podczas pobytu w domu. Lena z klasy 5E przysłała do nas zdjęcie ciekawej pracy i z klasy 5A Wiktor również robi fajne rzeczy w domu, a także dziewczyny Nina i Kalina. Zobaczcie. Dziękuję Wam bardzo. Kochani, dzisiaj już tak jak obiecaliśmy sobie w poprzednim filmie, troszeczkę odsuwamy na bok różne kwestie związane z gramatyką, a teraz zajmiemy się trochę takim bardzo ważnym tematem, jakim jest tworzenie własnej wypowiedzi, własnej pracy pisemnej. Często mamy z tym problem, zastanawiamy się, jak do tego zasiąść, czy uda nam się to zrobić i generalnie bardzo często zdarza się tak, że po prostu jesteśmy już na samym starcie zniechęceni. Dzisiaj chcę Wam pokazać, że tak naprawdę pisanie własnych prac nie jest na pewno niczym trudnym, a jeżeli będziemy pamiętać o kilku ważnych zasadach, regułach, to na pewno to pisanie będzie też dla nas zdecydowanie łatwiejsze niż wcześniej. Zaczniemy sobie od takiego tekstu, który napiszemy. Będzie to po prostu opis krajobrazu. Zobaczcie, temat lekcji, zapiszmy sobie w naszych zeszytach temat dzisiejszej lekcji. Jak napisać? Opis krajobrazu. Jak napisać opis krajobrazu. Za chwilę przekonacie się, że naprawdę nie jest to nic trudnego i może przy odrobinie naszego zaangażowania, chęci i trochę szczęścia przysporzyć nam wiele pozytywnych emocji takie pisanie. Mam nadzieję, że temat lekcji został już zapisany, a zatem teraz spróbujmy zastanowić się, jak należałoby stworzyć opis jakiegoś krajobrazu. Popatrzcie najpierw na obrazek. Taki piękny, przyjazny, miły dla oka obrazek. Tutaj jest sporo elementów, które można byłoby opisać i zaraz dowiemy się, jak to zrobić. Ale żeby poprawnie cokolwiek opisać, musimy użyć pewnych narzędzi. Na początek spróbujmy zastanowić się, jak określić położenie, rozprzestrzenienie tutaj na tym obrazku tych elementów, które mogłyby się przydać nam w opisie krajobrazu. Jak określić położenie? Musimy używać kilku takich znanych słów, zwrotów, przyimków między innymi, albo wyrażeń przyimkowych i kilku też innych słów. Jak myślicie? Jak moglibyśmy określić położenie? Co tutaj gdzie się znajduje? Popatrzcie jeszcze raz na obrazek. Mamy zielony dom z brązowym dachem, mamy przede wszystkim staw taki dosyć duży, mamy most, mamy jakieś budynki gospodarskie, mamy też w tle wiatraki i mnóstwo zieleni, mnóstwo pięknej przyrody. Czego użyjemy, żeby móc później określić, gdzie coś jest ustawione, położone? Na przykład możemy powiedzieć, że coś jest na pierwszym planie, a skoro jest coś na pierwszym planie, w tym wypadku co by było tutaj na pierwszym planie? Myślę, że ten staw, prawda? On jest największy i od razu rzuca nam się w oczy, jest na pierwszym planie. Skoro jest coś na pierwszym planie, no to pewnie domyślacie się od razu, że może też być na planie dalszym, na drugim planie, prawda? Na drugim planie to też będzie taki zwrot, który na pewno przyda nam się przy pisaniu tego rodzaju prac. Czy coś jeszcze możemy wymyśleć? Tak jak mówiliśmy o przyimkach, coś jest nad czymś, pod czymś, coś jest obok, prawda? To wszystko teraz nam się przyda. Spróbujmy wobec tego napisać sobie pod naszym tematem, stworzyć taki króciutki, mały wykres. Zobaczcie, jak on wygląda. I tutaj mamy następujące elementy. Na pierwszym planie, na drugim planie, z lewej strony, może też oczywiście być z prawej strony, po środku, u góry, po drugiej stronie, w centrum. Czy coś jeszcze moglibyśmy dodać do tego, co już mamy napisane i co za chwilkę znajdzie się też w naszych zeszytach? Moglibyśmy coś jeszcze dodać? W oddali, prawda? Przy czymś, tuż obok, prawda? Jeżeli już udało nam się zapisać i może coś, co przyszło nam do głowy, też dopiszemy do tej chmurki, którą tutaj mamy, to
popatrzcie teraz na drugi wykres, który dla Was przygotowałem. W pierwszym używaliśmy różnych słów, natomiast tutaj mamy już przede wszystkim przyimki albo wyrażenia przyimkowe. I popatrzcie, jakie one mogą być. Obok, przy, przed, za albo w głębi czegoś, nad czymś, pod czymś, dookoła, na, powyżej, poniżej, w tle, w oddali, wewnątrz, na zewnątrz, z boku. Zobaczcie, jak dużo tych określeń i myślę, że jeśli byśmy chwileczkę się nad tym jeszcze zastanowili, to sporo innych też udałoby nam się znaleźć. Bardzo proszę, żebyśmy przepisali teraz do zeszytu kolejny wykres. I jeśli już uda nam się to zrobić, to będziemy kontynuować naszą lekcję. Wyposażeni w sporo już przydatnych zwrotów, na pewno będziemy mogli ich za chwilkę użyć. Jak teraz powinniśmy zabrać się do pisania naszego opisu krajobrazu? Opis krajobrazu, tak jak każda inna praca pisemna, troszeczkę dłuższa, musi zawierać w sobie przede wszystkim kilka najistotniejszych elementów. Najważniejsza sprawa to pamiętacie, z jakich części składa się każde nasze wypracowanie, czy to będzie charakterystyka, czy opis krajobrazu właśnie. Trzy najważniejsze części. Wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Która z tych części jest najdłuższa, pamiętacie? Rozwinięcie, bo to tam opowiadamy całą historię, tam wszystkie szczegóły zawieramy właśnie w rozwinięciu. Wstęp jest zwykle krótki i zakończenie też jest krótkie, a rozwinięcie to najdłuższa część naszego tekstu. Pamiętacie też, że każdą z tych trzech części wydzielamy w jakiś sposób tak graficznie, żebyśmy już na pierwszy rzut oka widzieli, że mamy do czynienia z kolejną częścią. Jak to robimy? Zaczynamy każdą część od akapitu, czyli takiego krótkiego wcięcia w naszym tekście. Pierwsze zdanie kolejnej części jest takie wcięte, a później już wszystko idzie normalnie. To jest proste i myślę, że wszyscy o tym pamiętamy. A więc wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Co powinno znaleźć się we wstępie? Zobaczcie na kolejny obrazek. We wstępie musimy określić tematykę naszej pracy i wskazać na przykład między innymi porę roku albo położenie geograficzne. To są takie elementy, które powinny znaleźć się we wstępie. I mamy tutaj pewien przykład, który już odnosi się do naszego konkretnego obrazka. Na fotografii przedstawiony jest krajobraz małej wsi latem. Albo fotografia przedstawia wspaniałe miejsce. Jest to wieś w środku lata. Możemy tak rozpocząć i taki króciutki wstęp w zupełności już nam wystarczy do tego, żeby spełnić ten pierwszy warunek, czyli napisać wstęp naszej krótkiej pracy. Oczywiście te wstępy mogą brzmieć jeszcze zupełnie inaczej, to wszystko kwestia Waszej wyobraźni i tego, jak chcecie sami to napisać. Tutaj macie tylko dwa proste przykłady. Skoro wstęp króciutki mamy już za sobą, no to teraz przejdźmy do rozwinięcia. Popatrzcie. Rozwinięcie, czyli ten najdłuższy etap naszej pracy, popatrzcie tutaj do chmurki, wspólnie z panią Basią Okoń stworzyliśmy dla Was taką właśnie prezentację, żebyście mogli łatwiej zrozumieć, co chcemy przekazać. A więc popatrzcie, w chmurce jest, co należy zawrzeć w rozwinięciu. Czyli trzeba jak najdokładniej opisać ten widok, który mamy przed oczami. Trzeba wykorzystać słowa określające położenie, te relacje przestrzenne. To już zgromadziliśmy sobie pełen zasób tych słów. Trzeba jeszcze określić kolory i kształty na przykład, jeżeli to jest ważne. Spróbować należy użyć epitetów, porównań i metafor. A także opisać nastrój, jaki ten obraz w nas wywołuje. Brzmi na razie trochę może skomplikowanie, ale tak naprawdę nie ma tu nic trudnego. Jak najdokładniej opisać należy widok, który mamy, czyli przyglądamy się temu obrazkowi, widzimy przecież, co tam się znajduje i trzeba to jak najdokładniej teraz opisać, wykorzystując słowa określające położenie, czyli na przykład staw jest w centrum naszego obrazu, tak? Dom jest za stawem, czyli na drugim planie, możemy tak powiedzieć, znajduje się dom. Gdzieś tam dalej w tle są kawałki tylko widoczne wiatraków i tak dalej, i tak dalej. Te relacje przestrzenne możemy za pomocą
pomocą przyimków albo innych słów bez problemu określić. Kolory i kształty też są łatwe do zrobienia, natomiast spróbuj użyć epitetów, porównań i metafor. Co to znaczy? Znowu jakieś trudne określenia, gdzieś one były rok temu, parę miesięcy temu, pewnie pamiętamy ich nazwy, ale czy pamiętamy, co dokładnie oznaczają? Epitety, pamiętacie? Epitet to jest takie połączenie dwóch wyrazów. Połączenie przymiotnika i rzeczownika. Połączenie przymiotnika i rzeczownika. Jakiś przykład epitetu przychodzi wam do głowy? Na przykład dobry człowiek. Dobry człowiek. Czy jest to epitet? Oczywiście, że tak. Jakieś inne przykłady? Wysokie drzewo, głęboki staw. To wszystko są epitety. Ale epitety to nie tylko takie dosłownie rozumiane połączenie przymiotnika i rzeczownika w każdym kontekście. Epitety mogą być też takie poetyckie i bardziej obrazowe, mniej dosłowne. Na przykład? Na przykład mądre zwierzę. Mądre zwierzę byłoby epitetem określającym zwierzę, tak jakbyśmy chcieli powiedzieć o nim jak o człowieku, prawda? Co jeszcze? Na przykład? Szalone myśli. Mogą być szalone myśli? Oczywiście, że tak. To są epitety. Mamy jeszcze oprócz epitetów porównania i metafory. Porównanie raczej nie sprawi nam problemu. Coś do czegoś porównujemy albo kogoś do czegoś porównujemy, tak? Mądry jak sowa. Wysoki jak brzoza. Albo jak but, to może być jaki? Niemądry, no właśnie. To są porównania, przepraszam. I jeszcze metafora. Metafora to jest chyba najszersze pojęcie z tych wszystkich, które tutaj sobie przypominamy. Używamy metafor właśnie po to, żeby w taki plastyczny, poetycki sposób coś zobrazować. I metafory to też są połączenia z pozoru nieprzystających może do siebie czasem wyrazów, albo takich, które jakby uplastyczniają nasz przekaz, to co chcemy powiedzieć. Więc używamy epitetów, porównań i metafor. I określamy później, jaki nastrój wywołuje w nas obraz, który mamy przed sobą. Na podstawie tej zdobytej już przez nas wiedzy udało się napisać króciutki tekst rozwinięcia naszej pracy. Na pierwszym planie widzimy duży staw, którego brzegi porośnięte są gęstą zieloną trawą. W oddali znajduje się pomalowany na zielono drewniany dom z brązowym dachem. Aby się do niego dostać, należy przejść przez niewielki mostek. Oprócz domu w oddali możemy dostrzec także budynki gospodarskie oraz wiatraki zaopatrujące w prąd mieszkańców miejscowości. Wieczorne, zachodzące słońce pięknie odbija się w wodzie, tworząc uroczy sielski klimat. Oświetlone, delikatne obłoki jak puchowa kołdra okrywają wioskę. Przedstawiony na fotografii krajobraz wywołuje przyjemny nastrój spokoju, który zachęca do odpoczynku na łonie natury. Życie płynie tu leniwie, a wszechobecna zieleń potęguje poczucie szczęścia. Tak w tym wypadku zostało ułożone rozwinięcie. Oczywiście możecie rozwijać swoje myśli, swoją pracę tak tylko jak wam się podoba. Przyglądamy się obrazkowi, widzimy co tam jest i próbujemy określić co gdzie się znajduje i jakie emocje w nas wywołuje. Naprawdę nie jest to nic skomplikowanego. Mamy wstęp, mamy rozwinięcie, zostało nam jeszcze zakończenie. Króciutkie zakończenie, w którym powinniśmy wyrazić swoją własną opinię na temat tego co widzimy i powiedzieć po prostu czy podoba nam się ten krajobraz, a może nam się nie podoba i dlaczego. Jak moglibyśmy stworzyć takie zakończenie? Na przykład w ten sposób. Krajobraz przedstawiony na fotografii bardzo mi się podoba, ponieważ przywołuje wspomnienia wycieczek rowerowych, które wspólnie z przyjaciółmi odbywaliśmy latem. Chciałbym kiedyś wybrać się w to miejsce. Na przykład takie zakończenie, ale może też być zupełnie inne. Opisywany przeze mnie pejzaż wywołuje pozytywne uczucia. To idealne miejsce do odpoczynku od zgiełku i szybkiego tempa życia w mieście. Warto odwiedzać takie baśniowe krainy, by nabrać sił do dalszej pracy. W ten sposób udało nam się stworzyć już taki pełnoprawny tekst opisu krajobrazu. W kilkunastu pewnie zdaniach taki opis krajobrazu został stworzony. Załączam wam tutaj w ostatnim naszym zdjęciu, jak ostatecznie wygląda nasza praca. Ma
Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłem Wam to, w jaki sposób należy stworzyć opis krajobrazu. I jeszcze to bardzo ważne, przypominam Wam o tym, że to jest tylko jeden z wariantów, jedna z możliwości napisania tej pracy właśnie w taki sposób. Być może Wasi nauczyciele mówią Wam cokolwiek troszeczkę inaczej na temat budowy wstępu, rozwinięcia czy zakończenia. Na pewno też mają rację, nie sugerujcie się tylko tym, co ja mówię w swoich prezentacjach. Jeżeli będzie to dla Was po prostu wskazówką i pomocą, będzie mi naprawdę bardzo miło. Natomiast klasy, w których ja uczę, oczywiście nas obowiązuje taki sposób pisania opisu krajobrazu. Kochani, na zakończenie naszej lekcji chciałbym jeszcze, żebyście popatrzyli na obrazek, który za chwilkę się przed Wami wyświetli i we własnym domu w wolnym czasie spróbowali stworzyć samodzielnie opis krajobrazu zawartego na tej fotografii. Byście swoje prace przysyłali tradycyjnie drogą mailową. Moje klasy przyślą oczywiście do mnie, natomiast klasy 5B i 5C swoje prace wysyłają do pani polonistki Barbary Okoń. Dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że tak jak powiedziałem, troszeczkę rozjaśniliśmy sobie tutaj, jak taka praca powinna wyglądać i że od tej pory nie będziecie mieć już z tym żadnych problemów. Natomiast my z panią Basią Okoń już pracujemy nad kolejnymi pomysłami.